drodze? Jestem przed budynkiem biblioteki na ulicy Kusocińskiego w Radomiu i wybieram się właśnie na wystawę fotograficzną pani Iwony Nabzdyk i pani Iwony Czubek, zatytułowaną w duecie, ale osobno. Witajcie moi drodzy, jestem właśnie na wystawie, którą przygotowały pani Iwona Nabzdyk, którą właśnie tutaj goszczę, oraz pani Iwona Czubek, prawda? Tak. W tym momencie porozmawiamy z panią Iwoną Nabzdyk, która jest laureatką wielu konkursów, wielu wyróżnień i może właśnie ona sama coś powie o sobie i o swoich pracach. Dzień dobry. Nazywam się Iwona Nabzdyk, jak już zostałam przedstawiona. Fotografuję w domu dla przyjemności. Martwa natura jest mi najbliższa, aczkolwiek zdarzają mi się też prace krajobrazowe, czy też prace związane ze sportem, ponieważ uczę w Zespole Szkół Budowlanych imieniem Kazimierza Wielkiego, w której znajduje się Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zapasach w stylu klasycznym. I właśnie na potrzeby szkoły oraz działającego przy naszej szkole klubu RCS Olimpijczyk, który jest najlepszym klubem w Polsce. Tak więc spektrum moich takich zainteresowań fotograficznych jest dość spore. Natomiast sercu najbliższa jest martwa natura. No, widać właśnie piękne prace. Miałam też okazję właśnie podziwiać na warsztatach z martwej natury i też właśnie inne wystawy, które odbywały się w bibliotece przy ulicy Piłsudskiego. Natomiast chciałam też się zapytać, jak wrażenia, bo to jest 60-lecie RTF-u, jak tutaj do tego się pani przygotowywała? To znaczy, to już jest trzecia wystawa w ramach jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na razie trzecia, w której uczestniczę, ponieważ w piątek była inauguracja jubileuszu, gdzie pokazałam swoje takie najbardziej nagradzane zdjęcie pod tytułem Zakochani. Przedstawia ona dwa dmuchowce kozibrodu łąkowego wyłożone na czerwonej kulce. No to zdjęcie akurat spodobało się jury wielu, wielu państwa, gdzie trzymało czołowe nagrody. Natomiast na konkursie rozegranym w Kanadzie, najstarszym konkursie, którego była 127 edycja, dzięki temu zdjęciu zostałam uznana za najlepszego autora. No nic dziwnego, jest przepiękne, jeśli tak można powiedzieć. A proszę może coś więcej o innych pracach powiedzieć, o innych konkursach, bo no, dalekie kraje przecież te prace przemierzyły, bo za oceany. Powiem szczerze, że trudno by mi było w tej chwili powiedzieć, które zdjęcie na jakim konkursie było i czym nagrodzone, bo faktycznie tych wyróżnień już się trochę nazbierało. Ale na pewno mam sentyment do niektórych zdjęć, na przykład tu w parze z kulką na wystawie jest zdjęcie dmuchawca Miechunki, dzięki któremu po raz pierwszy zaistniałam w konkursie międzynarodowym. To był konkurs rozegrany w Częstochowie, tam odbywa się Salon Martwej Natury. No i to zdjęcie przyniosło mi pierwszy w życiu medal FIAB. Także mam do tego zdjęcia taki sentyment. No ale jest to naprawdę oryginalne zdjęcie, bo Miechunka, no to no, jak wiem, się tak. Zazwyczaj z czerwonym, z pomarańczowym kolorem. Natomiast to było takie biedactwo, które błąkało się u mnie pod blokiem.
No i któregoś trzeciego dnia, bodajże przechodząc, mówię: nie, jak ono jeszcze nie zginęło, to ja się nim zaopiekuję i postaram się mu dać jeszcze jedno życie. Podświetlone jest światłem z telewizora, dlatego takie wrażenie dziwne trochę sprawia. Jakby taki szkielet, prawda? Tak, tak, ale jednocześnie jakby był szkielet diamentowy, inkrustowany, także to jest zasługa właśnie takiego podświetlenia telewizorem na szklanej płytce, więc on się tak delikatnie odbija. No to jest operacja, była powiem trudna, bo w jednej ręce aparat z analogowym obiektywem, więc musiałam odległość pilnować, żeby łapała ostrość, a z drugiej manewrować płytką, żeby nie było widać tej płytki, gdzie się kończy. No jakoś udało mi się to osiągnąć. W ogóle fotografia to jest taka zabawa. To jest taka zabawa, że można po prostu w momencie, kiedy człowiek czuje, że coś chce zrobić, coś chce pokazać albo odreagować zwykły stres, po prostu coś sobie ułożyć, podejść, zmrużyć oczy, popatrzeć i później zrobić zdjęcie. No to już taki odpoczynek i relaks, prawda? Czasami dokładnie. Zapomina się o świecie. No dla mnie to jest taki reset od codzienności, od problemów, że ja mogę sobie spokojnie w domu usiąść, rozłożyć tło, rozłożyć garnuszki, filiżanki, tudzież inne naczynia, apaszki i dobierać kolorystycznie. Bardzo mi to sprawia w ogóle taką przyjemność, że mogę sobie popatrzeć, jak gra światło, czasami doświetlić latarką na przykład, blendą lub latarką i blendą, bo efekty wtedy są niesamowite. Nie ma na tej wystawie zdjęcia, ale mam takie, gdzie starałam się ułożyć martwą naturę, a z tyłu, żeby było widać dym. Musiałam sobie doświetlić lampą błyskową i faktycznie jest martwa natura dymiąca. Mogłam rzeczywiście tutaj to zdjęcie pokazać, jakoś nie pokazałam. Czyli wszystko... Ale wszystko przed nami, także martwych natur naprawdę ja i koleżanka mamy bardzo dużo. Można je zobaczyć na naszym profilu, na naszych profilach facebookowych, ale także pokazujemy zdjęcia na takim prestiżowym portalu jak 1X, gdzie to jest portal moderowany, także zdjęcia muszą przejść wstępną selekcję i dopiero później są pokazywane. 35RU też jest taki ciekawy portal, gdzie pokazują fotograficy z całego świata i tam też również nasze prace można było oglądać. No to będziemy szukać, wspaniale, ale jeszcze wrócąc właśnie do tego podświetlenia i tych kompozycji, to tak naprawdę wszystko jest w naszej głowie i tylko nasza wyobraźnia ogranicza. Dokładnie. A światło jest taką magiczną cząstką. To jest tak, że czasami mam jakiś obraz ułożony w głowie, coś mi się przypomni, gdzieś jakieś zupełnie luźne refleksje z czegoś innego. Później mówię, no przecież można to w jakiś sposób wykorzystać. Teraz też mam pomysł na zdjęcie. Chwilowo nie mogę go zrobić, ale myślałam sobie, że bardzo lubię morze. No niestety mieszkam w centrum Polski, no ale czemu nie mogę mieć kawałka własnego morza? Więc tak sobie wymyśliłam, żeby z piaskownicy przynieść piasek, na piasku ułożyć muszelki, w taką metalową miskę nalać wody i łódki z papieru na to postawić, a do tego kawałek sieci porwanej rybackiej w tle, którą przywiozłam z nadmorza parę lat temu. No i taka kompozycja rośnie w głowie, ale co z tego wyjdzie, no to... Zobaczymy. Zobaczymy. Ale mówię, jest pomysł, właśnie. To na to jedna z fotografii. No a inne pomysły rodzą się po prostu spontanicznie. Wszystko zależy od tego, co akurat mi wpadnie w rękę, tak jak tam jest dalej prezentowane zdjęcie makówki. Jeden mak w szklanym flakoniku. No nie mogłam sobie odmówić, żeby nie zrobić tego zdjęcia, bo on był tak fikuśnie powykręcany, że akurat
kwiatek czerwony miejscowił się w mocnym punkcie. No, aż szkoda było tego nie zrobić. Także to są ułamki, chwil, sekundy, wpada do domu światło naturalne, ładnie się łamie, szczególnie na jedwabnych tkaninach. No, no nie sposób, po prostu nie sposób tego nie sfotografować. Nie uchwycić, tak, dokładnie. Dokładnie. To może jeszcze tak na chwilkę pokażemy te fotografie, o których pani mówiła i przejdziemy do drugiej bohaterki dzisiejszego wydarzenia. Także. To chodźcie teraz, zobaczymy fotografie, które tutaj, tak, tutaj spójrzcie, jest na górze jest ta miechunka, a na dole kulka czerwona z kozibrodem łąkowym, dmuchawcami kozibrodu łąkowego. Dobrze, to przejdziemy teraz dalej. Te zdjęcia są zrobione po warsztatach w amfiteatrze, gdzie właśnie były te kwiatki fioletowe przyniesione. Ja później wzięłam do domu, no i rozwinęłam, ale wyobraźcie. A tutaj jest ten maczek wykrzywiony na lewo i prawo. Nie sposób było go nie zmodyfikować. No nie, no po prostu natura sama stworzyła takie arcydzieło, a pani wykorzystała. Dokładnie. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję. No, dziękuję. I przechodzimy dalej. Życzę miłego pobytu jeszcze z gośćmi i pomysłów, niekończących się pomysłów i nagród. No te pomysły to się niestety cały czas w głowie rodzą. To dziękuję za rozmowę.